Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Marcinkowska, jestem doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Katowicach. Spotykamy się dzisiaj, moi drodzy, na takich bardzo krótkich zajęciach, nietypowych, bo nagrywam dla Was film, ale bardzo ważnej sprawie, żeby odpowiedzieć sobie na bardzo często zadawane pytania przez młodych ludzi, jaki jestem i kim będę. Są to bardzo ważne pytania w drodze do tego, aby móc zaplanować sobie karierę zawodową. Jaki jestem? To pytanie, które zadawają sobie młodzi ludzie, ale osoby starsze, bo jest to bardzo ważna mądrość, tak jak mówi nam przysłowie arabskie, że jeśli poznamy siebie samego, będziemy wiedzieć bardzo dużo. Moi drodzy, przed wyborem dalszej drogi zawodowej, zanim odpowiemy sobie właśnie na pytanie, jaki jestem, kim będę, co będę robił w przyszłości, bardzo ważne jest odpowiedzenie sobie na takie jakby pomocnicze pytania. Czyli wy przed wyborem stawianym wam po zakończeniu pewnej drogi edukacyjnej, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły ponadpodstawowej, musicie sobie zadać pytanie, jaką szkołę wybrać później? Czy mam wybrać w ogóle szkołę, czy coś innego? Jaki zawód będzie dla mnie najlepszy? W czym ja będę najlepiej się czuł? Co będę robił z wielką radością, żeby móc do pracy przychodzić po prostu z dobrym nastrojem? I pytanie, do czego zostałem stworzony, czyli do czego najlepiej się nadaję? Co mogę robić w swoim życiu, żeby być szczęśliwym i żeby robić to dobrze? Zawsze uważam, że bardzo fajną metodą rozmawiania o sobie, mówienia o sobie, są ćwiczenia, moi drodzy. Tutaj mamy przed sobą taką postać, myślę, że znaną każdemu, czy to jest się dzieckiem, czy dorosłym, jest to ciastek z bardzo fajnej kreskówki, którą uwielbiam i oglądałam bardzo często z moimi dziećmi. Moi drodzy, zawsze co zapiszemy, co zobaczymy, zostaje nam dłużej w pamięci i pozwala na określenie tego, co robimy. Chciałabym, żebyście spróbowali na tym właśnie ciastku, możecie go później przyozdobić, dorysować coś do niego, wypisali cechy charakteru, które was opisują, czyli jacy jesteście. Pokażemy wam, jak to wszystko wygląda i można sobie takie ćwiczenie zrobić. I zapamiętać. Popatrzcie, moi drodzy, w obrębie głowy wpisujemy mądry, dlatego że jest to cecha charakteru, która jest umiejscowiona w naszej głowie. Dokładny, świetnie. Skupiony. To są cechy charakteru, które odnoszą się tak jakby do naszej sfery myślenia, dlatego wpisujemy je w głowie. Bardzo często mówimy o kimś, że jest zręczny, czyli wykonuje bardzo dobrze jakieś czynności albo jest zręczny w ćwiczeniach fizycznych. To też jest cecha, którą możemy wpisać, jeśli taką posiadamy. Bardzo ważnymi cechami, moi drodzy, są nasze cechy związane z empatią, czyli z uczuciami, czyli jacy jesteśmy w stosunku do drugiego człowieka i tutaj to, że jest się wrażliwym, jest bardzo dobrą cechą, która jest brana pod uwagę w wielu aspektach naszego życia. Również szybki, czyli szybki w działaniu, szybki na przykład w bieganiu. Zawsze trzeba, moi drodzy, wypisywać to, co robimy bardzo dobrze. Przedsiębiorczy, czyli osoba, która lubi działać, która potrafi coś świetnie załatwić, która jest osobą, która udziela się w wielu sprawach, czy to w szkole, czy później w życiu zawodowym. Podobnie z aktywnością, może być to aktywność fizyczna, jeśli jesteście dobrzy w jakiejś dyscyplinie sportu, ale też jakaś aktywność społeczna, czyli na przykład wolontariat, w którym wielu uczniów bierze udział w trakcie nauki w szkole. Myślę, że tych cech mamy już bardzo dużo. Pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że mówienie o sobie jest bardzo trudną sprawą, ale kiedy wpiszemy sobie to właśnie na jakimś ćwiczeniu, kiedy zobaczymy to, tak mówiąc kolokwialnie, czarno na białym, na pewno coś takiego
Wam zostanie na dłużej w głowie. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, mówienie o sobie to bardzo trudna sprawa, ale niestety będziemy Cię musieli się tej umiejętności nauczyć. Są osoby, którym nie sprawia to żadnego problemu i spotykając się czy z osobą znajomą, czy z kimś obcym, sypie jak z rękawa, opowiadając o sobie różne historie. Ale są niestety też osoby, które nie potrafią mówić o sobie. Być może nie chcą się chwalić albo po prostu są gdzieś bardziej zamknięte. Ale pamiętajcie, kochani, musimy nauczyć się o sobie, musimy mówić o sobie. I w tym, myślę, może nam pomóc test 4 typów osobowości według Hipokratesa. Test jest oparty właśnie na typologii Hipokratesa i wyróżnia 4 osobowości człowieka: choleryka, melancholika, sangwinika, flegmatyka. Pamiętajcie, moi drodzy, że posiadamy wady i zalety, czyli że robimy coś świetnie, ale też jesteśmy w czymś troszeczkę gorsi. I w tym teście opisane są różne cechy charakteru, które są Waszymi słabymi, ale też są i mocnymi stronami. Zawsze mówię młodym ludziom, żeby najpierw się chwalili, czyli pamiętajcie, zawsze mówimy o sobie dobrze, zawsze opowiadamy o tym, w czym jestem dobry, co robię najlepiej, jaki jestem, a później dopiero mówimy też o swoich troszeczkę słabszych stronach, a uwierzcie mi, każdy z nas ma i zalety, i wady. Na tej stronie mamy tutaj podanego linka, możecie pobrać sobie test i wykonać go czy samodzielnie, czy z pomocą jakiejś drugiej osoby. Teraz nie będziemy tego testu robić, moi drodzy, bo nie mamy zbyt wiele czasu. Takie coś możemy zrobić sobie razem na zajęciach, jeśli spotkamy się osobiście. Ale chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak te typy, które po rozwiązaniu testu wyjdą Wam w kluczu, jak te typy charakteryzują się i jak odnoszą się do naszego przyszłego życia, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie najpierw, jaki jestem, czyli tutaj te typy osobowości odpowiedzą nam na to pytanie, a podsumowanie tego, w jakim świecie zawodowym najlepiej sprawdzają się osoby spod danego typu osobowości i to, moi drodzy, króciutko będę chciała Wam opowiedzieć. Mamy pierwszy typ towarzyskiego sangwinika. Jest to osoba, która ma jest po prostu duszą towarzystwa, jest komunikatywna, zawsze jest wokół niej dużo ludzi, ma dar przyciągania osób do siebie. Dlaczego? Dlatego, bo ma ogromne poczucie humoru, jest energiczna, wesoła, emocjonalna, czyli wszystkie emocje od razu widać po niej na pierwszy rzut oka. Sangwinik to osoba ciekawa świata, żyje dniem dzisiejszym, wszystko robi teraz, już, jest osobą troszeczkę niecierpliwą, potrafi wcielać się w wiele ról życiowych, ale też takich ról właśnie społecznych. Jest osobą, która pracuje z wielkim entuzjazmem, jest bardzo wrażliwa, kreatywna, inicjuje nowe formy aktywności, czyli wymyśla jakieś nowe formy działania, pobudza innych do współpracy, bo jest osobą bardzo pozytywną, gdzie zaraża właśnie swoim optymizmem osoby, z którymi współpracuje lub z którymi przebywa. Sprawia zawsze dobre wrażenie. Dogaduje się ze wszystkimi, jest to tutaj bardzo też taka pozytywna cecha i świetnie przewodzi grupie, czyli może być liderem grupy. Sangwinicy, moi drodzy, to osoby, które powinny odnaleźć się bardzo dobrze w pracy z ludźmi, czyli wszystkie zawody, które jako materiał mają pracę z drugim człowiekiem, czyli są to na przykład sangwinikiem będzie doskonały nauczyciel, pedagog, osoba, która na przykład jest menadżerem, ewentualnie przedstawicielem handlowym, która musi rozmawiać z ludźmi i sprzedawać swój towar, jak i również sprzedawcy i na przykład też pielęgniarka może być sangwinikiem, żeby zarażać optymizmem swoich pacjentów. Kolejny drugi typ osobowości to tak zwany energiczny choleryk. No jak już sama nazwa mówi, moi drodzy, jest to osoba bardzo dynamiczna, bardzo energiczna, jest urodzonym przywódcą, czyli bardzo lubi przewodzić i świetnie odnajduje się w zawodach, w których może rządzić. Choleryk jest osobą, która cały czas wymaga jej
praca zmian, czyli nie potrafi być pracownikiem, który codziennie wykonuje to samo. Wyróżnia go nieodparta właśnie potrzeba na zmianę. Jest niezależny, samowystarczalny, ale wzbudza zaufanie wśród innych osób. Jest bardzo dobrym organizatorem, dąży zawsze do celu, czyli nie zostawia niczego na później, tylko chce swoją pracę dokończyć i osiągnąć w niej cel. Jeśli chodzi o pracę z innymi, rozdziela ją właśnie, motywuje innych do działania, nie ma dla niego żadnych przeszkód. Cholerycy, moi drodzy, świetnie sprawdzają się właśnie w zawodach, w których są przywódcami, czyli jeśli są to jakieś stanowiska kierownicze, dyrektorskie, bądź na przykład jakiś lider, który przewodzi i rządzi pewnym zespołem. Kolejny typ osobowości, perfekcyjny melancholik, moi drodzy. To już osoba, która jest bardziej poważna, czyli tutaj zmieniają nam się te typy osobowości od dwóch wcześniej omówionych. Jest to osoba analityczna, która lubi przemyśleć bardzo i rozdrobnić na kawałeczki problemy. Jest skłonna właśnie do rozmyślań, ale jest to osoba utalentowana, twórcza, poważna i zawsze podchodząca bardzo zdeterminowanie do działania. Wyczulona na piękno, wrażliwa na potrzeby innych i skłonna do poświęceń dla właśnie innych. Perfekcyjny melancholik podporządkowuje się regulaminom, czyli działa według jakichś wymagań, według jakichś schematów. Jest zawsze zorganizowany, znajduje rozwiązania, zawsze co zaczyna, to kończy i jego najmocniejszą stroną, takim konikiem są właśnie wykresy, schematy, wykazy. To jest to, w czym czuję się najlepiej. Myślę, że gdybym zapytała Was teraz, jakie zawody mógłby wykonywać perfekcyjny melancholik, na pewno byście to wiedzieli, ale ja Wam podpowiem, że takim zawodem jest na pewno księgowy bądź informatyk, którzy najlepiej pracują pojedynczo, czyli nie potrzebują osób obok, uwielbiają skupić się na swojej pracy, bo tego ona od nich wymaga, gdyż wykonują zadania bardzo ważne i które potrzebują właśnie skupienia i takiej determinacji działań. Ostatni nasz typ osobowości, moi drodzy, to spokojny flegmatyk. Jest to osoba, która jest powściągliwa w uczuciach, czyli jak widzicie całkowicie różna od sangwinika. Jest bardzo spokojna, nie okazuje tego, co czuje w środku na zewnątrz. Można ją odbierać jako, że jest chłodna, można też powiedzieć, że to opanowanie czasami może drażnić inne osoby, ale taki już jest spokojny flegmatyk. Jest on jednak bardzo życzliwy i uprzejmy dla innych, skrywa emocje, rzadko o sobie mówi, woli słuchać i jest bardzo dobrym obserwatorem. Jeśli spokojny flegmatyk zaczyna pracę, zaczyna wykonywać swoje zadania, jest bardzo kompetentny w tym, co robi, wytrwały, ułożony i zawsze wszystko doprowadza do końca. Nie jest osobą konfliktową, woli gdzieś usunąć się na bok, zawsze znajduje proste rozwiązania. I najlepszym takim pracą dla flegmatyka, gdzie najlepiej się odnajdzie i będzie czerpał radość ze swojego życia zawodowego, to będzie pracownik na przykład, który będzie codziennie powtarzał tą samą czynność, czyli ma pewien schemat, wie, że przychodzi rano do pracy i robi codziennie to samo. Cóż to może być? Na przykład jakiś pracownik administracyjny albo pracownik produkcji, gdzie właśnie codzienna jego praca wymaga powtarzania tych samych czynności. Mam nadzieję, moi drodzy, że takie krótkie opowiedzenie tego, co może robić osoba spod tych czterech typów osobowości, Wam pomoże. Jeśli zrobicie sobie test, też zobaczycie, że może być tak, że wyjdzie Wam bardzo podobna ilość punktów w kilku, a najczęściej w dwóch typach osobowości. I to jest jak najbardziej prawidłowe, bo nie jesteśmy tylko jednym typem osobowości, możemy też mieszać się i z tego powstaje bardzo ciekawa osobowość człowieka. Kochani, pamiętajcie, każdy z nas jest inny. Nie ma takich samych ludzi.
Są osoby, które są do siebie podobne swoimi cechami, swoimi temperamentami lub właśnie typem osobowości, ale każdy z nas jest inny i róbcie zawsze to, co Wam najlepiej wychodzi, to w czymś jesteście mistrzami, a wtedy będziecie na pewno szczęśliwi w swoim życiu. Ten dzisiejszy film to tylko taka zajawka, takie krótkie opowiedzenie o tym, jak badać swoje cechy osobowości. Na pytanie, jaki jestem, kim będę, co będę mógł robić w przyszłości, można jeszcze bardzo wiele godzin rozmawiać w tej kwestii i myślę, że być może kiedyś uda nam się spotkać na takich dłuższych zajęciach, gdzie będziemy rozmawiać sobie oprócz cech charakteru o umiejętnościach i preferencjach i wtedy będziecie mieć obraz pełny tego, do czego najlepiej się nadajecie i myślę, że odpowiedź na pytanie, jaki jestem, kim będę, co będę robił, nie będzie Wam sprawiało już żadnej trudności. Zapraszam do kontaktu z nami, czy to telefonicznego, czy ktoś z Was będzie miał ochotę, kiedy już ta sytuacja uspokoi się, do osobistego. My doradcy jesteśmy dla Was i czekamy tylko na Wasze pytania. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę dobrych wyborów.